Witam wszystkich w drugiej części mojego filmiku. Spirytus z papryką jest odstany już około 3 tygodni. No i zabieramy się do dalszej pracy. Mamy tutaj wodę już zagotowaną. Zagotowana i wystudzona z dodatkiem miodu. Tak więc robimy mniej więcej tak, że przelewamy to tutaj, żeby w miarę te proporcje były takie same. To zrobimy. Nalejemy jeszcze do tej butelki wody z miodem. Dolewamy do spirytusu. No, pół na pół to będzie troszeczkę za silne, bo wyjdzie około 48%. Dolewamy jeszcze troszeczkę. Myślę, że teraz już będzie. Każdy dodaje miodu tyle, ile chce, jak tam komu będzie odpowiadało. Jeden lubi słodsze, drugi lubi mniej słodkie. Więc co nam pozostaje? No wezmę kieliszek i spróbuję po prostu, czy dobre jest w smaku. Jest dobre, pali, pali. Jak dla mnie jest ok. Tak więc bierzemy buteleczkę. Przelewamy do butelki, w której to już nam będzie stało. Wódeczka w tej chwili pali, a pomyślcie sobie, co by było, gdybym nie wyciągnął pestek. I tak sobie postoi jeszcze kilka dni i będzie można próbować. Dzięki wszystkim za oglądnięcie mojego filmiku.